Hej, cześć, czołem, z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na 14 odcinek z Euro Truck Simulator 2. Dzisiaj jedziemy z towarem, a właściwie z prezentami, z Koszyc do Bystrzycy. Niestety nie pokażę wam, jak ładowałem ten samochód, bo miałem malutkie problemy z autem, a dokładnie z kontrolerem i nie mogłem ogarnąć, jak skonfigurować. Ja chciałem przejechać się na kontrolerze. Więc już mniej więcej ogarnąłem temat, ale już wyjechałem z Koszyc. Dodatkowo w międzyczasie również trochę podrasowałem moją Scanię. Jak widzicie, nawet przenika przez mapkę silnik R370. Więc powinno się jeździć troszeczkę lepiej. Zmieniłem te skrzynie biegów. To tyle z mojej strony. Zaparkowałem sobie tutaj na poboczu, bo już nie wytrzymywałem z tym moim padem i okazało się, że mam po prostu źle poustawiane pewne rzeczy. Dlatego ta kierownica i wszystko mi nie chodziło jak potrzeba. A nie chciałem się męczyć, nie chciałem katować siebie i was w tym odcinku, więc jesteśmy troszeczkę, że tak powiem, troszeczkę jakby w połowie drogi, nawet nie w połowie. Dopiero wyjechaliśmy z Koszyc. Minąłem przed chwilą znak. Tak wygląda tutaj. Tak wyglądają nasze prezenty. Jest to szósta wyprawa z prezentami, więc po tym odcinku powinienem dostać gadżety. Nie wiem, czy od razu się dostaje te gadżety, czy po jakimś czasie, natomiast no zobaczymy. To co, startujemy. Zobaczymy, jak mi się tym razem uda. Odpalam, włączam kierunek. Coś mi się tutaj długie światła włączyły, nie wiem dlaczego. I jedziemy. Tutaj po prostu miałem duży problem, właściwie tylko z jedną rzeczą, z kierownicą. Kierownica szalała mi na lewo i prawo na tym padziku. No i nie wiedziałem, jak sobie poradzić. I okazało, że tam trzeba po prostu zaznaczyć, wybrać gamepad w opcjach kontrolera. A ja po prostu tego nie zrobiłem i było jako klawiatura i on jakby traktował ruchy prawo-lewo zero-jedynkowo, czyli od razu przekręcał kierownicę na maksa. Mam nadzieję, że to będzie się przyjemniej, bo pamiętam, że kiedyś jeździłem na kontrolerze i się jeździło bardzo przyjemnie. Byłem zdziwiony, że coś jest nie tak, czyżby mój kontroler się popsuł, czy co. No dobra. Jedziemy. Jak tam z paliwem? Paliwo mamy. Naprawiłem też ciężarówkę. Tam było 1% uszkodzeń tylko. No i w międzyczasie tam uszkodziłem jedną ciężarówkę. Tego nie widzieliście po prostu na tym parkingu, gdzie można kupować rzeczy. Stała jeden ciągnik i uderzyłem, alarm się włączył i było śmiesznie. Także jedziemy dzisiaj po Słowacji, Bystrzyca. Oczywiście będę musiał się troszeczkę tutaj wprawić w tym kontrolerze, bo dla mnie to coś nowego. Mimo że przyjemność z jazdy jest o wiele, wiele lepsza niż jazda na klawiaturze, bo jest płynniejsza. Natomiast no trzeba się tego jakby wyuczyć, tak? Tych nawyków, gdzie pod jakim przyciskiem, co sobie skonfigurowałem, gdzie mam hamulec, gdzie światła i te sprawy. To jest wszystko jakby nowe i można się czasami pogubić. Ale jak już pojeżdżę kilka razy, to będę mieć wprawę. To jest podobna analogia, jak wyszedł Car Mechanic najnowszy. Tam doszło takie kółeczko pod menu i też na początku mówiłem, co to za kółko, jest denerwujące, a po kilku odcinkach człowiek się przyzwyczaił do tego i okazało się, że to jest bardzo wygodne menu podręczne takie. W kabinie nic nie zmieniłem, nic nie kupowałem, bo w sumie tam nic nie mam do zakupów. Może jakbym teraz dostał gadżety, jeżeli bym od razu je dostał, to może bym coś tutaj wrzucił, jakąś bałwanka do kabiny, ale nie wiem, czy się uda. Tu jedynie brakuje mi właśnie przyjemnego opcji rozglądania, bo jednak rozglądanie na padzie nie jest komfortowe dla mnie. I właśnie po to potrzeby byłby mi free track właśnie, żeby można było dobrze się rozglądać.
Oj, oj. Trzeba zwolnić. Takie zakrętasy są straszne. Budują tunel albo remontują. No i oczywiście musiałem gdzieś zawadzić, bo jak żeby inaczej. Wydaje mi się wszędzie tak wąsko, że nie wiem, to może takie jakieś optyczne może złudzenie, ale także dzisiaj pierwszy odcinek z padem, zobaczymy jak to tam się potoczy. No tutaj jest, mówię, problem z rozglądaniem, bo muszę sobie tak. Mam przypisane wycentrowanie od razu pod jednym z klawiszy, żeby po prostu nie wracać, bo nigdy mi się nie uda tak wrócić do takiej pozycji. Chociaż na myszce było podobnie, ale to płynnie jakby działa myszka. A na padzie to tak płynnie chyba nie jest. No ale zobaczymy. Oj, za szybko jadę. Także prezenciki jadą do Bystrzycy. I tu znowu mamy jakieś zwężenie. Ojej, to nie jednak z tej strony mamy jechać. Dziwne zwężenie drogi. Aha, bo to była tam wspólna, dobra. Trzeba jakoś tak ładnie wykręcić. Tu będzie chyba prościej. Tak. I znowu wjeżdżamy na autostradę. Że wybrałem silnik najdroższy z tych, które mogłem wybrać, bo na razie nie mam zbyt dużego wyboru w sklepie z uwagi na to, że mam niski poziom. Będę miał wyższy, to się okaże. Jeszcze nie wiem, jak mi tu wyjdzie z parkowaniem za pomocą pada. Mogę mieć problemy. No i jedziemy niestety w nocy. Wystartowałem rano, ale musiałem się przespać. Czas pracy minął i musiałem zrobić pauzę. I dlatego. Wyszło jak wyszło. Dodatkowo, no, oprócz tego, że płynie teraz na padzie. Kierownica się porusza i jest przyjemniej, bardziej intuicyjnie, to jeszcze są wibracje w padzie, więc dodatkowo czuję się, jak się zjeżdża poza obręb naszej drogi. Od razu czuć wibracje, że coś jest nie tak, że auto zjechało. To jest dodatkowa imersja. Wiadomo, teren górzysty, więc tutaj troszeczkę za szybko nie pojedziemy, chyba że z górki będzie. O, tak jak teraz. Ale znowu jest pod górkę.
właśnie, nie przypisałem klawisza do mapy. No i tak jak w mapę wchodzę, to i tak z klawiatury bym musiał. Oj, za szybko. Jest niebezpiecznie, bo kręto i ciemno przede wszystkim. Trzeba uważać. No i tu będziemy skręcać, więc nawet jest zwężenie. Będziemy skręcać w lewo. Zresztą tą trasą jechaliśmy z Polski. Tylko my wtedy jechaliśmy z tej strony. Właśnie nie wiem, to już jest to skrzyżowanie? Chyba tak. Okej. Okay. To kręcimy. Okej, okay, to jest chyba trasa już na Bystrzyce. Zobaczymy sobie mapka, jak to wygląda. Tak, jesteśmy bardzo blisko. Ale musimy się jeszcze wspiąć na górę. Stromy wjazd. Ale ktoś tam wyprzedza. Mimo, że tu jest zakręt, powinna być ciągła. I drugi jedzie. A mój niestety ciągnik nie ma takiej mocy jeszcze, żeby tu płynnie wjechać bez oporów. Zwolnił aż do 30. No i ciemnica, nic nie widać. 23:30. Musimy się przemęczyć przez te mroki słowackie. Tu jest 90, można nawet grzać. No i jesteśmy w Bystrzycy. Zwolnię od razu. Skręcamy. Przepuszczam je. No dobrze. Pańska Bystrzyca. Nie wiem, jak to jest po naszemu. No i tutaj nic nie widzę.
Właściwie źle kierunek, bo jeszcze nie skręcam tutaj. Dopiero tu skręcać. Nie wiem, czy zdążymy. No teraz już musi mnie przepuścić. Pewnie mandat zapłacę, ale... Oj, silnik wyłączyłem przez pomyłkę. I gdzieś tutaj musimy. O, to chyba to jest nasza baza. No i dojechaliśmy. Parkowanie. No i jedziemy. Teraz się trochę pomęczymy. Jeszcze po nocy. To było. Nic nie widzę. Musiał się wychylić, ja po prostu. Okej, okay. Ale zobaczcie, udało mi się nawet na lusterku zrobić. No tak, ale wiecie co? Przez to wszystko zapomniałem o zdjęciu. Tyle emocji. I nic nie widać w ogóle teraz. Ciemnice. No niestety, chyba w tym odcinku nie będzie zdjęcia po prostu. Bo jest za ciemno. Coś wymyślę. Dobra. Odczepiamy naczepę. Nie wiem, czemu to są z World Truck 7, jak zrobiłem 6, ale... Proszę bardzo, jesteśmy na poziomie 7. Super. No i co by to wybrać? Długodystansowiec może. No i mamy poziom 6, 6 na 6, prawda? Dobra, zobaczymy w kolejnym odcinku, co tutaj się zmieniło. Ja już się z wami żegnam. Cześć.